Dzień dobry, Chelsea. Czołem, hucha, his, piaskiem czasu na kombajnie. Co to w ogóle sensu nie miało? Właśnie pokonaliśmy wielkiego słoniorexa. I zamierzamy przejść dalej. Dalej w stronę światła. No i pięknie nam się udało. I teraz tu, cyk, i jak zręczna małpka w zoo, nazywająca się Bambo, mkniemy dalej. Come on. No już bym spadł, książę. A ty byś mi tego nie zrobił? Czyżbyś zrobił? Nie, mój książę, łap się, oż ty. Uwaga na tłuczek ciotki Helki. Czekajcie. Aż by się chciał powiedzieć, ale urywał. Dobra, udało się. Au. Dobra, to się nam udało. Jest to znakomita rozgrywka. Dzięki. Która łączy wszystkimi garściami to, co lubię najbardziej, czyli dobrą mechanikę i dobrą zabawę, rozwalając innych wrogów. Może są posłonięci piachem. A tam było coś. Czekajcie, jakieś nowe pułapki tam chyba widziałem. Oby nie były takie ciężkie. Co to ma być? No, no to się zabawmy. Bitches. Rozciacham was. A ciekawe co będzie. Sparta. Kurde. Ledwo, prawie. Oh yeah. O to chodziło. Właśnie o to chodziło. Patrzcie, jak tu wszystko można integrować się z otoczeniem. To jest naprawdę zrobione bardzo fajnie. Patrzcie, teraz ich te kolce powinny prze... Ała. O tak. Jeszcze lepiej. Dobrze. Rozciachaliśmy wszystkich i mamy kolejne nowe epickie ulepszenie. Przecież to dodałem. O lol. Coś tu widzę, że może nie zapisało. Tu? Czy tu? Chyba tu. Ale tam było coś, co ja chciałbym zdobyć. Sorki, że tak troszkę może będzie teraz nudno, ale naprawdę ja chcę parę rzeczy zdobyć. Jak ja mam tam wejść? Może dalej tam się da jakoś wejść, bo tu nie widzę żadnej możliwości ciekawej. Widzę same nieciekawe. Okej. Rozbijamy wszystkie epickie bazoniki. Wow.
I udało się. Nic nam nie przeszkadza. Nic nam nie przeszkadza w osiągnięciu sukcesu. Mamy nie baletnica, żeby... O nie. Żeby nam rąbek u spódnicy przeszkadzał. Aha, wiem o co w tym chodzi, okej. Trzeba to po prostu tak opokierować. No ciągnij, ciągnij Henek do tyłu. Dobra. Come on. Udało się. No, to ja rozumiem. Machina działa, przemysł się toczy, produkcja trwa, a my mamy dalej zabić wszystkich. What? Nie, nie tutaj. Aha, tu są kamyki. Okej, szybciej, 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 księciu. Księżulku, księżuleku mój. Uhu. Udało się. O. Good, you're here. There's a large group of sand soldiers on the way. I can slow them down, but I need you to close the gates. All right. How does it work? How should I know? That's helpful. I think the levers behind you lock the mechanism. If you unlock it, that should let you raise the bridge. They broke it through. Get this working as quickly as you can. Mam nadzieję, że to będzie równie proste. Ajajaj. Jakiś mechanizm skomplikowany. Dobra, zacznijmy od tego. No dobra. Tak myślałem, że tym właśnie kulką się steruje. No dobra, no to na razie idzie dobrze, no. A co będzie, jak ruszę tym? No, no idzie, no. Chyba coś za łatwo. Nie, 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 nie tak. Mogę to obrócić? Aaa. Dobra, teraz powinno się udać. Ach, trzeba tu mocno myśleć, dobra. No to się udało. No ale, no nie wiem, coś chyba za prosto. Spróbujmy to ruszyć. Ajajaj. Jeszcze raz powróćmy. I obróćmy tutaj raz. Nie, nie w tą stronę. O kurczę, może to się uda, nawet szybko. A wygląda na skomplikowane. Everybody walking in my walking. No i dobrze, teraz wystarczy ruszyć byle jak tym ustrojstwem. No i powinno działać. Oh yeah! Zrobiłem to i to szybko. Superowo. Yet there are more.
O, Malik, uważaj, potęga jest wielka. No, książę ciebie też czyni silniejszym, a nie narzekamy, co nie? O, yeah. Otwieramy bramę. Otwieramy bramę. Come on. O nie. Przepraszam, my zamykamy bramę. Ojej. Dobra. Uważaj. Nieźle walczy nawet. Dobry ma chyba miecz jakiś. Oh no, jeszcze tego. No i pięknie, otworzyliśmy bramę. No przynajmniej tego mamy z głowy. Dobra, no co ze szkieletami, dam sobie radę. O fuck! O fuck! Dobra, to już będzie ciężej. Mam nadzieję, że sami się pozabijają. Dobra, sami się zabijają, nieźle. Come on! No, walnij, walnij, szepnij. Szepnij, tutaj! No i zostałeś rozciechany, koleżko. What's your hurry? The army is trapped. I can kill them one by one. Gain their power. Oj, Malik, uważaj. Do you hear yourself? This army sucked the life from your people, and you won't stop it because it makes you feel strong. We can end this now. Throw me the medallion. Throw me your half. If you care nothing for power, let me reunite the sea. O nie. Oj, bracie, bracie, przechodzisz na ciemną stronę, nie o to chodziło. Rozumiem, też się czuję fajnie, silniejszy, ale... Bracie, to nie tak miało być. Jeżeli mi się zjednoczyć przeciw jednemu wrogowi, a ty mi robisz taką niemiłą rzecz, no w sumie... Nasz książę też chce posiąść moc, ja to rozumiem, ale... Nie przesadzajmy. Dobra, Razia, pomóż mi, bo... Nie jest dobrze. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? The army is growing stronger, and your brother killed many enemies. By collecting their energy in the medallion, he must have fallen under the army's sway. The power we added to your half of the seal must have shielded you from it. Why didn't you warn me this might happen? We thought you would be quicker to reunite the medallion. You let your brother convince you to wait until it was too late. I get the seal away from Malik and reunite the pieces. Will he come to his senses? It is possible. In any case, the longer we wait, the stronger the army will be. You must find your brother again.
This time, if he will not give you his half willingly, you must take it by force. He's being controlled. I won't harm him. You tell me Malik was a wise leader. If he is beyond helping his people now, you must be the one to take his place. I do not want his power, or his kingdom. I will make him see reason. Then you must hurry. We will give you what help we can. Adiyea Ogro, Bardor. What is this? The power of the Marid. Dominion over water. Władza nad wodą. Ekstra. Już widzę kolejne nowości. Ciekawe, jak to działa. A co tam jest? Nic ciekawego. Kurczę, jaka ta gra naprawdę ma taką fajną mechanikę. Dalej będę się podniecał, ale naprawdę jest wyborny. Wyborny feeling gamingowy, naprawdę. Ciekawe, jak działa ta moc tych maridów. A shiftem. Ło! I puszcz? Troll. Ale patrzcie, ja po wodzie chodzę, patrzcie teraz. Woohoo! Aha, i teraz na czas, żeby... Rozumiem. Epicko, naprawdę wybornie. Hopsa. Proszę, jak chycam po wodzie. Udało się. Tak trzymać, książę. Masz kolejną moc, która ma ci pomóc osiągnąć sukces. Ja wierzę w to, że damy radę. Powiem jedno. Yes, we can! Myślałem, że doskoczysz, małpo jedna. I pięknie. O lol. Ludzie z tarczami. O nie. Po nim. Przykro mi. Postaram się pomścić ciebie. Niszcząc tą armię składającą się z tarczowników. Let's dance, motherfuckers. A ty, szmatko, odbijasz to, tak? To najpierw zajmę się słabo uszami. A ty odbijasz czoły. Wcale to ze świetni jesteście. Ale i tak macie tarcze i to wam daje przewagę nade mną. Dobra, i teraz zatańczymy. Patrzcie. A ty, szmatko. So, let's dance! Kurczę, zapominam cały czas o tym. Nie chcę ciebie. A przyłamie ich tarczy tym? A ty, nie przyłamie. Po prostu trzeba Sparty wykonywać. Mówiłem, że Sparta jeszcze się przyda. Sparta kick! Yep! Good job! Teraz jak tu to zrobić?
No to tutaj wskoczę. No, tutaj coś zrobię ciekawego. No dobra. Tutaj zamrożę wodę automatyczną mrożarką. Dobra, a fajna mechanika, strasznie fajna. Teraz tutaj hycnę. I jestem na drugiej stronie. Teraz tutaj. Wiemy, szukamy tego twojego brata, ale naprawdę z niego jakiś oszołom. W sumie armia go opętała. Jak sami widzicie, armia ma wielką siłę, to jest to możliwe, że został opętany. Nasz książę ma, widać, lepszą psychikę. Jest bardziej odporny na obłudę. Już Malik od początku był lekko obłudny, pyszny. Pycha gubi ludzi, to jest prawda wielkożyciowa. Pycha gubi ludzi. Malik był od początku jednak pyszny. Chciał pokonać ich, a nie uciekać. Więc uwolnił armię. Pierwszy objaw pychy. Ojojoj. Następnie przez jego pyszność i chęć osiągnięcia większej mocy armia go opętała. No i doszło do czego doszło. Ale mam nadzieję, że się jeszcze mu przemówimy do rozsądku, jak go złapiemy. Jak nie, to siłą. Ojoj, to będzie epik. Patrzcie, my chodzimy po jakiś... Po czym my właściwie chodzimy? O! O nie. Wiem, książę, ale... Oj! Co ja zrobiłem? Lepiej stąd uciekajmy. Wiejmy! No, jakim cudem? O! Dobrze ci idzie, książę. Okej. Tutaj i tam już ostatnia niepółmetek. I epicki zjazd w dół. O, jeszcze przez kolejny gobelin. A wyszcza wialki. Zatańczymy? A ty twardy jesteś, skubańcu. Ale jedno jest fajne, że tych tarczowników się rozwala na jeden hit. To jest właśnie dość takie fajne. Dobra. Ściekamy! O, piękna animation of the dead. Nie tego chciałem, ale dobra. To jest mocniejszy cios, który doprowadzi do... Żryj to, masz kara. To jest dobry cios, taki... Jedziemy i tak chlast. 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 Ja! I ulepszenie. Lodowy podmuch, zaraz wytestujemy, jak to działa.
Jak to? Dwa? Jeden? No. A, oj, to epicko. No, to jest ekstra chyba. Nie wiem, próbuję tu? Nie. Nope. A, tutaj pewnie, proszę. I pięknie jedziemy. Uja. Ha! Dobra, co teraz się tu stanie? A, widzę, że jesteśmy jak normalnie hydraulik. A ty szmatławcu. Zajmijmy się najpierw tymi tarczownikami. Uja. A wy szmaty. Głupio wam by... Pięknie. Pięknie. Co zrobicie, jak zrobi wam o taką niespodziankę? No dobra, nie wyszło. Szmatławcu jeden. A ciebie już wykończę na walkę. No, padłeś, powstań, ale nie Powerade. Fuck yeah. Ale ja to naprawdę wszystko robię tak na intuicyjnie, tu wszystko tak płynnie idzie, tak nie trzeba myśleć nad tymi zagadkami, tylko... A! To tak intuicyjnie, dobra, zamyśliłem się. Naprawdę, że tak jakoś wyczuwa się, że... No nie, tak chciałem, Jezu, jeszcze... Piasek czasu klikłem. Muszę pamiętać o tym, bo teraz dochodzi nowa mechanika i coraz więcej klikania przycisku, żeby przeskoczyć jedną przeszkodę. Ła, pięknie. O tak. O tak, skarbienki. Oh yeah, we like it. Aha, aha, we like it. Dobra, pewnie tutaj trzeba. Spróbujmy, czy da się tak. I kurczę, dało się. Tylko nie wiem po co. Jak ja to zrobię, to będę koksu. O, dzisiaj mówcie do mnie hardkorowy koksu. Okej, coreczki za małego kata, ale musiałem coś zrobić. Ale już jesteśmy. Okej. Sporta, 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 sporta i ja. Okej. I jest, udało się, piknie. Słyszę jakieś myszy, które są tutaj niepożądane. I znowu są siekacze zagłady. Oh no, my... O, dzięki. Siekacz zagłady. Ach. Dobrze, ale dalej pójdziemy w następnym odcinku, zagrajmy w Prince of Persia. Żegnam się z wami. Cześć!